jak zainstalować i skonfigurować aplikację PolyLens w wersji na komputer. Uruchom aplikację PolyLens, wybierając ikonę z logo PolyLens na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Zostanie wyświetlony monit o wyrażenie zgody na warunki umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania Poly. Zaznacz pole wyboru i naciśnij Kontynuuj. Jeżeli nie chcesz tworzyć nowego konta, nadal możesz używać aplikacji PolyLens do zarządzania urządzeniami, wybierając opcję Kontynuuj jako gość. W tym przykładzie wprowadzimy dane logowania. Wybierz opcję Zaloguj się. Kliknij opcję Zarejestruj się. Możesz zarejestrować się za pomocą pojedynczego logowania w usłudze Microsoft, Google lub Apple lub utworzyć konto lokalne poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i hasła. Logując się, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usługi, politykę prywatności i warunki sklepu API Marketplace. W tym przykładzie wybierzemy opcję Zaloguj się z Microsoft. Wybierz swoje konto w oknie Wybierz konto. Użytkownik jest teraz zalogowany do aplikacji PolyLens w wersji na komputer. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.